Rozwiąż równanie. 3 do potęgi x plus 2 minus 2 razy 3 do potęgi x równa się 63. Pierwsze wyrażenie rozbijemy, wykorzystując własność działania na potęgach, iż a do potęgi n plus m to jest to samo co a do potęgi n, razy a do potęgi m. Nasze a to jest 3, n to jest x, a m to jest 2, więc rozbijmy to. Dostaniemy 3. Do potęgi x razy 3 do potęgi drugiej. Resztę przepisujemy. Wydziałajmy to. 3 do potęgi drugiej to jest 9. Mnożenie jest przemienne, więc mogę tą 9 zapisać przed 3 do x, czyli dostaniemy 9 razy 3 do x. Resztę przepiszmy. Czyli mamy minus 2 razy 3 do x. Równa się 63. Po lewej stronie równania dostajemy mamy 9 wyrażeń 3 do x odjąć 2 wyrażenia 3 do x czyli odejmujemy te same wyrażenia od siebie 9 takich wyrażeń odjąć 2 takie wyrażenia dostajemy 7 takich wyrażeń czyli dostajemy 7 razy 3 do potęgi x to się równa 63 Teraz możemy pozbyć się po lewej stronie siódemki czyli będziemy obu obustronnie dzielić przez 7 po lewej stronie zostanie nam 3 do potęgi x, a po prawej stronie 63 na 7 daje nam 9. Teraz, aby rozwiązać e, takie równanie wykładnicze, musimy po obu stronach mieć tą samą podstawę. Czyli wybierzemy tu jako podstawę trójkę, po lewej stronie zostawiamy już 3 do x, a po prawej stronie mamy 3 do potęgi drugiej. Funkcja wykładnicza jest funkcją różnowartościową, więc jeżeli wartości po lewej i po prawej stronie są takie same te argumenty również muszą być identyczne czyli z tego wynika, że x wynosi 2.